Drodzy braterstwo, zgodnie z naszym czwartkowym ustaleniem, dzisiaj będziemy mieli wykład odnośnie boskiego planu wieków. Rozmawialiśmy sobie na niedzielnych badaniach rozważaliśmy ostatnio temat kamienia węgielnego oraz budowy tej duchowej świątyni, jak ona wygląda i tak dalej. No i zauważyliśmy tam pewne rzeczy odnośnie niej, a na czwartkowych badaniach rozważaliśmy kwestie związane z pierwszym przyjściem naszego Pana i z drugim przyjściem naszego Pana oraz z koniecznością zwracania uwagi na czas, na strażnika, na to, co to za dzień i noc, które się stały i tak dalej. No i w międzyczasie właśnie porozmawialiśmy sobie o tym wykresie boskiego planu wieku, nawiązaliśmy i porozmawialiśmy, żeby przypomnieć ten temat. A ja kiedyś dawno, dawno temu przygotowałem go, kiedy jeszcze nie nagrywaliśmy, więc obecnie będę przypominał, jak to, no przypomnę nam wszystkim te rzeczy. Jest to, myślę, taka część podstawowa, którą warto wiedzieć i ona pomaga po prostu w rozważaniach. Także roboczo nazwałem ten wykład Boski Plan Wieków, prezentacja graficzna. Na YouTubie tam można zobaczyć, nawet już zdaje się transmisję też, ale myślę, że przez telefon też sobie damy radę. Warto w każdym razie mieć przed sobą wykres tego boskiego planu i sobie patrzeć na kolejne części. Także kto tam nie ma jeszcze, to prosiłbym o otworzenie sobie wykładów Pisma Świętego, tomu pierwszego. Tam na końcu jest taki wykres, można go sobie rozłożyć. Także na naszej stronie na zborbielawa.pl jest on tam w dziale Boski Plan Wieków. Kliknąć trzeba na obrazek i tam sobie można go obejrzeć. A oprócz tego ja będę pokazywał na ekranie tutaj kolejne elementy, o których będę mówił. I może zacznę od tego, że będziemy na to patrzyli po prostu w taki sposób bardzo ogólny, traktując, przekładając tak jakby symboliczną lupę do poszczególnych jego fragmentów, żeby można było zobaczyć między innymi na poszczególne elementy, co one oznaczają i o jakim momencie czasowym, do jakiego momentu czasowego pokazuje dany fragment. Oczywiście powiemy sobie tylko to w dość ogólnym zarysie, nie zagłębiając się w poszczególne części, bo tak naprawdę każdy z tych elementów może być tematem mniej więcej godzinnego wykładu, czasem nawet więcej, gdyż no, można mówić o różnych rzeczach. Chociażby jeden z tych elementów przedstawia Adama. No to jak się zacznie mówić o Adamie, no to trzeba powiedzieć o wszystkim, co ma związek z Adamem. Z Adamem, z Ewą, z upadkiem i tak dalej. Inna z piramidek przedstawia Abrahama, więc no, znowu można o tym bardzo dużo mówić, a my tylko będziemy rzucali hasło, ale myślę, że to nie będzie jakoś nadmiernie skomplikowane. Chciałbym to zrobić w taki sposób, żeby można było zrozumieć, co i przede wszystkim dlaczego jest na tym wykresie pokazane. Ci, którzy tam oglądają w tym momencie na komputerze czy na YouTubie, to jest już tam wyświetlony ten wykres i zaczniemy może od tekstów, które mamy nad i pod wykresem. Na samej górze jest tekst z proroctwa Abakuka, rozdziału drugiego, a wersetu drugiego. Proroctwo Abakuka, drugi rozdział, drugi werset, który brzmi następująco. Wtedy mi odpowiedział Pan mówiąc: napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał. No jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, pomoce wizualne pomagają w przyswojeniu
tematu. To Asia może też o tym sporo powiedzieć. Ona jako nauczycielka wie, że to się przydaje. Emilko, czy jak w szkole panie czy panowie pokazują coś na tablicy, to lepiej się można zrozumieć to, o czym? No, także taką właśnie pomoc graficzną mamy i my do zauważenia. I kiedyś w czasach, w których ten wykres był przygotowany, nie było takiej możliwości, żeby można było pokazać to czy na rzutniku, czy właśnie tak jak my teraz na prezentacji, ale również w miarę możliwości rozmaite pomocy, czy to graficzne, czy pomocy audio były wykorzystywane. Na przykład kiedyś w kinach była wyświetlana fotodrama. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to jest rodzaj takiej historii ilustrowanej obrazkami. Takie też również ogólniki, ale cała historia tam w różnych no, etapach i z różnymi tam komentarzami, jak to tam wyglądało. I ogólnie Boski Plan Wieków też w obrazkach, tak to można powiedzieć. To było kiedyś przedsięwzięcie bardzo innowacyjne, ponieważ to był pierwszy film kolorowy, który nie był posynchronizowany z dźwiękiem w ogóle w historii ludzkości. Było nagranie, było przygotowane, kilka godzin to trwało, na żywo trwała orkiestra, była orkiestra, bo nie było tam możliwości, żeby jednocześnie dźwięk był nagrywany, no to na żywo było to wszystko przygotowane i obejrzało to niesamowita ilość ludzi na takie przedstawienia właśnie przychodziła, gdzie były wyświetlane te slajdy i tak dalej. Był też takie urządzenie zwane angelofonem. No, to był rodzaj takiego, może inaczej. My teraz na płytach CD czy na płytach DVD możemy nagrywać niesamowicie długie ilości. No, powiem tak, ja jak ostatnio, jakiś czas temu zawoziłem mojej babci do tego, żeby mogła sobie posłuchać tych artykułów w wersjach audio, różnych książek i tak dalej, no to na jednym małym urządzonku wysłałem jej, ja wiem, ze 100 godzin słuchania. Natomiast na ten angelofon to były takie płyty, jak takie płyty winylowe mniej więcej, przy czym pojemność ich to była 2 minuty. 2 minuty po prostu. Jeżeli chyba albo nie wiem, czy na stronę, czy na obie strony. I tam były nagrane jakieś pieśni, albo krótkie przemówienia, bardzo króciutkie, takie po kilka słów. No to był kiedyś szczyt techniki. Obecnie ten szczyt techniki to już dawno, dawno, ale kiedyś to też był szczyt techniki. No i ci, którzy wykorzystywali, to używali te najnowsze zdobycze techniki jako błogosławieństwo od Pana, które zostało dozwolone po to, żeby można było z nich wiernie korzystać, no i dzięki temu lepiej docierać do tych, którzy mieli coś usłyszeć, czy dowiedzieć się ze Słowa Bożego. No i właśnie w związku z tym, między innymi, także i taki wykres został przygotowany do zawarcia ogólnych zarysów Boskiego Planu, tak jak go twórca, czyli pastor Russell rozumiał, że jest zawarty w Biblii na tej planszy, biorąc właśnie ten nakaz proroctwa, które przeczytaliśmy, jako polecenie otrzymane od Boga, żeby przedstawił boski plan ludowi Bożemu w łatwej do zrozumienia oraz przyswojenia postaci. Pod wykresem znajdziemy natomiast słowa, które pochodzą z dwóch innych wersetów i wskazujące, na co zostały co zostało zilustrowane na tym wykresie. Słowa ilustrujący boski plan doprowadzenia wielu synów do chwały pochodzą z listu do Żydów, do Hebrajczyków, rozdziału 2, wersetu 10. Hebrajczyków, rozdział 2, werset 10. Albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wielu synów do chwały przywodząc wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałych uczynił. Wielu synów do chwały przywodząc. A dalsze słowa jest to cytat z listu do Efezjan, rozdziału 1, wersetu 10. Efezjan, rozdział 1, werset 10. I tu jest przekład Diaglota. No, ci, którzy tam wiedzą, to w czasach pastora Russella był jeden z takich najbardziej dokładnych przekładów, który no,
no był bardzo mocno wykorzystywany. A propos, ciekawostka na temat przykładu Diaglota, że Diaglot zrobił ten przekład między innymi po to, żeby obronić prawdę przeciwko herezjom głoszonym przez pastora Russella. I potem, gdy się dowiedział, że pastor Russell wykorzystuje jego przekład właśnie w tym, żeby pokazywać, że tutaj te tłumaczenia są prawdziwe, to był strasznie niezadowolony i powiedział, że gdyby tylko mógł, to nigdy w życiu nie zrobił tego przekładu, bo jego wrogowie wykorzystują to, co on przygotował przeciwko nim. Także to jest też bardzo, bardzo ciekawostka. W każdym razie, względem rozrządzenia zupełności czasów naznaczonych i zgromadzenia wszystkich rzeczy pod jedną głową. To jest pomazańca rzeczy na niebie i na ziemi. Rozrządzenia zupełności czasów oraz zgromadzenia wszystkich rzeczy pod jedną głowę. Wrócimy do tych słów później, natomiast teraz zajmijmy się już samym wykresem. Tym, co się chyba najbardziej rzuca w oczy, no jest to podział tego wykresu na trzy główne części nazywane światami. Mamy pierwszy świat, drugi świat i trzeci świat. O, tutaj są. Czyli pierwszy, drugi, trzeci świat. Skąd wzięliśmy te nazwy? No, żeby to wyjaśnić, zwróćmy się najpierw do drugiego listu Piotra, rozdziału trzeciego, wersetu szóstego. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, werset szósty. Dlaczego? Czyli z tych powodów, które były wymienione w poprzednich wersetach, on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął. Czyli mamy tutaj w tym wersecie wyraźnie opisane, że okres czasu, który był przed potopem, nazywany jest w Biblii pierwszym światem, który zakończył się właśnie zniszczeniem tego świata w potopie. Troszeczkę mało jest tutaj wyraźnie widoczne na wykresie, ale tutaj na tym niebieskim pasku jest właśnie napisane potop, co oddaje tą informację zawartą w tym wersecie. W łuku obrazującym ten pierwszy świat mamy zawartą jeszcze jedną informację. Jest to napisane do potopu 1656 lat. A skoro jest do, no to musi być także od. Odkąd trwał ten pierwszy świat, który został zniszczony w potopie? Od stworzenia Adama. No, tutaj można by powiedzieć różne rzeczy. Na przykład czasami ludzie mówią, że przecież od stworzenia świata nie mogło upłynąć mniej niż setki, tysiące czy miliony lat. A już tym bardziej, jeżeli chodzi do czasów nam współczesnych. No, ale jeżeli już z samego tego, że ten świat trwał od stworzenia Adama, to oznacza, że to, co było przed, to niekoniecznie musi być objęte okresem od stworzenia świata. Bo pierwszy świat trwał jako nazwa, jako ten okres, o który jest opisywany w Biblii, od stworzenia Adama. No, oczywiście można powiedzieć, że świat trwał setki, tysiące, miliony lat, być może miliardy, nie wiemy ile. Natomiast niekoniecznie tak musi być to nazywane. Szczególnie w świetle tego, że ten wykres pokazuje te trzy światy i będziemy jeszcze sobie o nich mówili. No ale dobrze. Z innej perspektywy. Wiele osób mówi, że od stworzenia człowieka do potopu to już musiało być setki i tysiące lat, a już tym bardziej do czasów współczesnych, ale Biblia mówi inaczej. I jakie jest tutaj świadectwo? No właśnie Biblia mówi nam, że od stworzenia Adama do potopu upłynęło 1656 lat. Co zrobimy jako dobrzy studenci biblijni, jeśli tacy jesteśmy oczywiście, gdy usłyszymy taką informację? No, trzeba ją sprawdzić, dokładnie tak, dokładnie tak. Tak więc pierwsza Mojżeszowa, rozdział 5. Kto ma kalkulator, bardzo proszę dodawać. No właśnie i tutaj Emilka już jest przygotowana, bo ja ją poprosiłem, żeby przygotowała się z kalkulatorem, także bardzo proszę dodawać. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 5. Najpierw werset 3. Zaraz będziesz miała. Dodawaj ilość lat, jaką będziesz słyszała tutaj. I żył Adam 130 lat
i spłodził syna na podobieństwo swoje i na wyobrażenie swoje i nazwą imię jego Set. Werset 6. A Set żył 100 lat i 5 lat, czyli 105 lat, i spłodził Enosa. Werset 9. A Enos żył 90 lat i spłodził Kenana. Werset 12. Kenan też żył 70 lat i spłodził Mahalaela. Werset 15. A Mahalael żył 65 lat i spłodził Jareda. 18. Żył też Jared 162 lata i spłodził Enocha. 21. A Enoch żył 65 lat i spłodził Matuzalema. 25. I żył Matuzalem 187 lat i spłodził Lamecha. 28. A Lamech żył 182 lat i spłodził syna i nazwał imię jego Noe. I teraz pierwsza Mojżeszowa, rozdział 7, werset 6. A Noemu było 600 lat, gdy przyszedł potop wód na ziemię. Kto razem? Kto policzył? 1656 lat. Dokładnie tak. 1656 lat. Właśnie tyle lat przetrwał ten pierwszy świat, zanim został zniszczony. Następnie na naszym rysunku mamy drugi świat, opisany jako teraźniejszy świat zły. Skąd wzięło się to określenie? Zajrzyjmy do listu do Galacjan, rozdział 1, werset 4. Galacjan, rozdział 1, werset 4. Tutaj przekład Biblii Gdańskiej mówi następująco. Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. Biblia Brzeska mówi wprost, teraźniejszego świata złego. Galatów, pierwszy rozdział, czwarty werset. A Biblia Tysiąclecia, czyli jeden z tych nowszych przekładów, obecnego świata złego. Tak więc jest to świat, w którym my ciągle jeszcze żyjemy, w którym rządzi szatan i w którym wciąż trwa dozwolenie na zło. Nie jest to zły świat w takim znaczeniu, że nie ma w nim nic dobrego, ale dlatego, że zło ma w nim przewagę. Jak mówi proroctwo Malachiasza, rozdział 3, a werset 15. Proroctwo Malachiasza, rozdział 3, werset 15. Przeczytam je w brzmieniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Teraz raczej bezbożnych uznajemy za szczęśliwych, bo złoczyńcom wiedzie się w życiu. Boga wystawiają na próbę, a jednak to im uchodzi bezkarnie. Czy tak będzie zawsze? Dokładnie. Na szczęście, na całe szczęście nie będzie tak zawsze. Pan Jezus powiedział nam w Ewangelii Jana, w rozdziale 18, a w wersecie 36. Ewangelia Jana, rozdział 18, werset 36 i ponownie w brzmieniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, moi słudzy walczyliby o to, żebym nie został wydany Żydom. Ale moje królestwo nie jest stąd. To królestwo nadejdzie w kolejnym świecie, w trzecim świecie, który, tak jak widać na wykresie, nie będzie miał końca. Tam na końcu nie ma zakończenia tego łuku, który go obejmuje. Proroctwo Daniela, rozdział 2, a werset 44. Daniela, drugi rozdział, 44 werset, mówi o nim następująco. W czasach tych władców, a mowa tu o Jezusie jako o głowie i o Kościele jako o jego ciału, Bóg niebios da początek królestwu, które nigdy nie będzie zniszczone i które nie przejdzie na inny naród. To ono zmiażdży i zniweczy wszystkie królestwa, ale samo będzie trwać na wieki. No i właśnie, zwróćmy uwagę na tą końcówkę. Na wieki. Jak widzimy na całym wykresie, każdy z tych światów zawiera w sobie pewne wieki. A ostatni łuk trzeciego świata jest opisany właśnie jako przyszłe wieki. Przyszłe, te dalsze, idące dalej w nieskończoność etapy boskiego planu, w których już jednak na zawsze będzie trwało Królestwo Boże i nigdy nie będzie powrotu do rządów szatana ani podobnych jemu uzurpatorów.
No dobrze, teraz następna rzecz. Mówiliśmy dużo o światach. Co rozumiemy właściwie przez określenie świat? Gdy mówimy świat, to jak najogólniej, tak najkrócej się da, moglibyśmy go opisać. Z czego on się składa? Z czego się składa świat? Emilko. Z ludzi. Z ludzi, okej. Okay. Zwierząt, roślin. A jakbyś miała świat opisać, powiedzmy, dwoma słowami, dwoma, trzema słowami, to jakich określeń byś użyła? Spójrz sobie na rysunek, który tu pokazuję. Z wody, lądu i organizmów żywych. A jakbym powiedział z nieba i ziemi, to byś się zgodziła? No takie chyba najkrótsze, z nieba i ziemi. Czyli świat to inaczej niebo i ziemia, po prostu. I ponownie, podobnie właśnie odnoszą się do tego apostołowie. Na przykład przywołany już poprzednio Piotr. Przeczytajmy jeszcze raz słowa z 2 Piotra, rozdziału 3, wersetu 6, tylko że tym razem z kontekstem. 2 Piotra, rozdział 3, ale wersety od 5 do 7. 2 Piotra, rozdział 3, wersety 5 do 7. I przeczytam w brzmieniu Biblii Warszawskiej. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Co tutaj widzimy? Jak widzimy, pierwszy świat miał swoje niebiosa i swoją ziemię, a teraźniejszy świat ma swoje niebiosa i swoją ziemię. O co tu może chodzić? Aby to zrozumieć, udajmy się na przykład do 1 listu Jana, rozdziału 2, wersetów od 15 do 17. Pierwszy list Jana, rozdział 2, wersety 15 do 17. I porównajmy sobie dwa przykłady, ponieważ to porównanie nam dużo powie. Najpierw w przykładzie Biblii Gdańskiej. 1 Jana, 2 rozdział od 15 do 17. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwości ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata. Świat ci przemija i pożądliwość jego, ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. I drugi przykład to jest Nowa Biblia Gdańska, tak zwany przykład Nowej Biblii Gdańskiej, który jest przykładem z 2011 roku. Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku. Jeśli ktoś miłuje ten porządek, nie ma w nim miłości Ojca, ponieważ wszystko w tym porządku, pożądanie ciała wewnętrznego, pożądanie oczu oraz chępliwość życia nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Lecz ten porządek i jego pożądanie przemija. A kto czyni wolę Boga, pozostaje na wieczność. Chodzi więc o pewien porządek. Kto mieszka na ziemi? Ludzie, dokładnie, oczywiście ludzie. A co za porządek panuje wśród ludzi? No jest pewna organizacja. W narody, większe lub mniejsze skupiska ludzi, tak, miasta, wioski, powiaty, metropolie, kraje, kontynenty i tak dalej. Wraz z ich władcami i różnymi prawami, które zarządzają regułami danej społeczności. Tak więc Ziemia przedstawia zorganizowane społeczeństwo ludzkie. A kto mieszka w niebie? Pan Bóg. Kościół. Pan Bóg i inne istoty duchowe. Również zorganizowane w pewien sposób, ze swoimi władcami i swoimi regułami. Inaczej można też powiedzieć, że są to religijne władze lub systemy. Co było niebiosami w pierwszym świecie? Odpowiada nam na to apostoł Paweł w 5 rozdziale listu do Żydów, czyli Hebrajczyków. Rozdział 5. Przeczytajmy najpierw werset 5, a potem 2. W przykładzie Biblii Gdańskiej. Albowiem nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy, bo ponieważ przez anioły mówione słowo było pewne,
a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty. Tak więc te wersety wyraźnie nam mówią, że te niebiosa pierwszego świata stanowili aniołowie. Nie im został poddany świat przyszły, czyli ten trzeci świat. Oraz apostoł pisze przecież z punktu widzenia osoby żyjącej w drugim, w teraźniejszym świecie, w czasie, i pisze to w czasie przeszłym, że ich słowo było pewne, a nie, że ich słowo jest pewne. Czyli skoro wyeliminowaliśmy trzeci świat oraz drugi świat, no to musi się to odnosić do pierwszego świata. Czy zgadza się to z opisem pierwszej księgi Mojżeszowej? Owszem, chociaż ten opis jest skrótowy. Zajrzyjmy do pierwszej Mojżeszowej rozdziału 6, a wersetów 1, 2 i 4. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 6, wersety 1, 2 i 4. Przeczytam to w brzmieniu Biblii Warszawskiej. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. A w owych czasach, a również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi. W oryginale i oraz w niektórych innych przekładach nefilimowie, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Mimo że nasze przekłady tak to oddają, to nie chodziło tutaj o piękność fizyczną. Aniołowie jako istoty doskonałe, gdy się materializowali, to byli znacznie ładniejsi od ludzi, którzy już zostali przecież dotknięci upadkiem i degradacją. Mamy zresztą o tym świadectwo już nawet w tych wersetach, że ich synowie z córkami ludzkimi byli olbrzymami, czyli znacznie wyższymi fizycznie, a można domniemywać, że także i umysłowo nad ludźmi. Po co oni to więc zrobili? Dlatego, że taką drogę podpowiedział im szatan. Spójrzmy, na początku pierwszego świata mamy piramidkę z małą literą A. Widzicie ten wykres? Kto tam nie otworzył, to jeszcze prosiłbym, żeby sobie otworzył. Na początku wykresu, w tym świecie A, pierwszym świecie, jest mała piramidka i tam ona jest oznaczona małą literką A. Ta piramidka symbolizuje właśnie Adama, który został stworzony doskonały fizycznie, moralnie i religijnie. Posiadał prawo do życia i prawa życiowe, przynajmniej dopóki tych świat nie utraci. Ta piramidka stoi na linii opisanej dużą literą N. Ta linia na całym tym wykresie pokazuje poziom, na którym był Adam. Poziom ludzkiej doskonałości. Niestety taki stan zbyt długo nie przetrwał, gdyż w wyniku grzechu rodzaj ludzki został w Adamie skazany na śmierć. I gdy kolejni ludzie zaczęli umierać, no to nie sposób było nie zauważyć, że faktycznie ten wyrok śmierci jest egzekwowany. Aniołowie naturalnie pomagali w dziele stwarzania i na pewno byli bardzo zasmuceni, że człowiek, który przecież w zamierzeniu miał żyć wiecznie, zaczął umierać, ponieważ utracił swoje prawo do życia i prawa życiowe. Oni też na pewno byli wysłani do pomocy człowiekowi, gdy został wygnany z Edenu. No bo przecież to nie spowodowało, że Bóg zapomniał o człowieku. No i w tym miejscu wkracza szatan, który dowiedziawszy się, no dużo, pewnie dużo wcześniej, że człowiek miał mieć wolną wolę i zdolności rozrodcze, chciał odebrać człowieka Bogu. Chciał stać się dla nich Bogiem. Jak to mówi Biblia, stać się równy najwyższemu, mając takie oto wolne moralnie jednostki, mogące się rozmnażać, które by były jego sługami i oddawały mu cześć. A Bóg? Przecież Bóg ma cały wszechświat. No to niech się odteguje i niech sobie stworzy jakichś innych ludzi na jakiejś innej planecie. I co więcej, szatanowi wcale nie przeszkadzało to, że ludzie będą umierali. Skoro mieli zdolności rozrodcze, no to mogą się rozmnażać i cały czas będzie miał jakiś tam swoich popleczników, którymi mógłby zarządzać. To, że nie mają prawa do życia wiecznego, szatanowi nie przeszkadzało. On miał. Jego poddani wcale mieć tego nie musieli. No ale właśnie. Człowiek zaczyna umierać i wraz z postępem degradacji na kolejne pokolenia
żyje coraz krócej i krócej. Na naszym wykresie jest to zobrazowane w piramidce B, piramidce opisanej małą literą B, znajdującej się na linii opisanej dużą literą R. To jest poniżej tej linii N. I ta linia jest poniżej tej linii N, ponieważ obrazuje upadek człowieka, odpadnięcie od doskonałości. Ta piramidka B przedstawia wszystkich potomków Adama już jako upadłych, bez prawa do życia i bez praw życiowych, z wyrokiem śmierci. No i szatan, widząc, co się dzieje, stwierdził, że jeżeli tak dłużej potrwa, no to niedługo ci ludzie będą żyli zbyt krótko i mogą faktycznie umrzeć kompletnie. Jednocześnie on wiedział, że aniołowie żyli już od niepamiętnego czasu i że ciągle mają prawo do życia. Co on takiego sobie pomyślał i do czego przekonał niektórych innych aniołów? Jeżeli problem coraz krótszego życia człowieka polega na tym, że nie ma on prawa do życia i nie może ich przekazać swoim potomkom, no to niechby ludzie otrzymali go, to prawo do życia od istot, które nigdy go nie straciły. Prawda? Czy to rozumowanie nie wyglądało na prawdopodobne? I poza tym jeszcze mógł powiedzieć tym aniołom, że o, zobaczcie, Bóg ich tu stworzył i zostawił ich. Bóg ich nie ratuje. Przecież ich nawet wygnał z Edenu. Tam postawił strażników, żeby oni do tego drzewa nie przychodzili. A przecież gdyby jedli z tego drzewa, no to by ich życie było podtrzymywane. Bóg ich zostawił. Bóg ich zapomniał. Widzicie? Bądźcie lepsi. Nie zostawiajcie tego biednego człowieka na pastwę losu i tych trudnych, okrutnych doświadczeń, na jakie został wystawiony. No i w związku z tym, że to wyglądało na pierwszy rzut logicznie, no i odwoływało się do ich dobrych uczuć, do dobrych pobudek, żeby pomóc tym ludziom, którym oni tutaj widzieli, starali się pomóc i tak dalej, to dlatego niektórzy aniołowie dali się zwieść i pojmowali córki ludzkie, czyli kobiety, i mieli z nimi dzieci, które w zamierzeniu miały nie umierać. Miały zostać niejako wciągnięte z powrotem na linię N. I zauważmy tutaj przy okazji bardzo ważną rzecz. Już tutaj widać, że prawo do życia dziecku przekazuje ojciec. Natomiast matka daje dziecku ciało. Gdyby było inaczej, to ci aniołowie w życiu by niczego takiego nie spróbowali. A dlaczego tak właśnie było? Ponieważ ten mechanizm zaplanował Bóg, aby Jezus mógł się urodzić z ludzkiej kobiety i otrzymać ciało człowieka, a jednocześnie mieć prawo do życia od Ojca, który miał prawo do życia. Drodzy braterstwo, ale czy ci synowie aniołów i kobiet, ci nefilimowie, tak naprawdę mieli prawo do życia? Czy Bóg, Stwórca i Prawodawca, chciał, żeby oni istnieli? Albo tym bardziej, żeby oni zastąpili ludzi? No raczej nie. Jak pamiętamy, on przed założeniem świata zaplanował zbawienie, odkupienie człowieka, a nie jego zastąpienie przez jakieś inne istoty. Na przykład hybrydy, czyli mieszańców ludzi z aniołami. Chociaż to prawda, że mógłby tak uczynić, gdyby tak zaplanował. Bóg jednak nie zadziałał aktywnie, żeby uniemożliwić aniołom takie sprzeczne z jego wolą działania. Dlaczego? Dlatego, że jak już czytaliśmy, poddał im ten pierwszy świat pod opiekę. Po co? Pozwolił im doświadczyć tego, że w wyniku ich własnych starań i nawet najlepszych pomysłów nie są w stanie podnieść człowieka z powrotem do doskonałości. Do takiego stanu, w którym mógłby on żyć wiecznie w zgodzie z boskim prawem. Kiedyś w przyszłości zawsze mógłby się znaleźć ktoś, który mógłby powiedzieć, że no ale gdybym ja tam miał coś do powiedzenia, to ja bym tutaj to zrobił lepiej. Pan Bóg pozwoli im pokazać, róbcie co potraficie, próbujcie. I jaki był rezultat tych starań i tych rządów aniołów jako symbolicznych niebios pierwszego świata? Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 6, wersety od 11 do 13. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 6, wersety 11 do 13. Przekładzie Biblii Warszawskiej.
Ziemia uległa skażeniu wobec Boga i napełniła się gwałtem. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia przez nich jest pełna gwałtu, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Czyli prawdopodobnie oprócz Noego i jego rodziny, to wszyscy ludzie, jacy żyli już przed potopem, w jakiś sposób, połączyli się z aniołami i sami byli hybrydami ludzi i aniołów. Nie mieli już szans mieć dzieci. Ci, którzy byli ludźmi, nie mieli już za bardzo szans mieć dzieci, no bo wszystkie inne kobiety wolały aniołów. No przecież piękni byli, piękni, mocni, dzieci z nich były wspaniałe, piękne, potężne, lub hybrydy za swoich partnerów. I dlatego Bóg nie mógł już dłużej na to pozwalać, ponieważ jeszcze niemalże dosłownie chwila i ludzie by faktycznie wyginęli. Dlaczego? Dlatego w potopie zniszczył wszystkich tych, którzy istnieją, nie mając prawa do życia. Zauważmy też słowa z wersetu 13. Zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Czy literalna ziemia została zniszczona? No oczywiście, że nie. Tak samo jak aniołowie i ich rządy stanowili symboliczne niebo tego pierwszego świata, tak też istniejące wówczas zorganizowane społeczeństwo ludzkie z takimi regułami, jakie wtedy obowiązywały, z nefilimami i różnymi niegodziwościami stanowiły symboliczną ziemię tego pierwszego świata. I zarówno to symboliczne niebo, jak i też symboliczna ziemia zostały zniszczone, żeby mógł nastać nowy świat, nowy porządek, nowe symboliczne niebo i nowa symboliczna ziemia, które jednak już zostały wyjęte spod kontroli aniołów, ponieważ oni przez doświadczenie zrozumieli, że nie są w stanie za pomocą swoich własnych wysiłków przywrócić ludziom doskonałości. No dobrze. Aniołowie już to zrozumieli, ale wśród boskich, inteligentnych istot o wolnej woli był jeszcze jeden rodzaj stworzeń, którzy kiedyś w przyszłości mogliby powiedzieć: Panie Boże, my Ciebie nie potrzebujemy. Gdybyś dał nam tylko szansę, to byśmy udowodnili, że jesteśmy w stanie sami podnieść się z linii R, ze stanu degradacji z powrotem do doskonałości na linię N. No nie? Ludzie są bardzo pyszni i przekonani o własnej możliwości. Co to oni by nie potrafili, gdyby tylko dać im szansę? I dlatego, żeby pozwolić ludziom właśnie na udowodnienie, ale no niby Bogu, ale tak naprawdę przede wszystkim sobie, że oni też nie są w stanie tego dokonać, to Pan Bóg dał im taką szansę. On co prawda nie anulował im kary, nie przywrócił warunków Edenu i nie postawił ich ponownie na linii N, ale pozwolił, żeby ludzie próbowali dowolnie wybranymi przez siebie sposobami odnowić się ku doskonałości i nie przeszkadzał im w tych ich wysiłkach. Chyba że w swojej degeneracji upadali tak zastraszająco nisko, że zagrażało to możliwości ich restytucji po zmartwychwstaniu. Tak jak na przykład mieszkańcy Sodomy i Gomory czy Amalekici. Tak więc symboliczną ziemią w drugim świecie jest zorganizowane społeczeństwo, tak jak to widzimy, czy to w historii, czy to obecnie na świecie. Wszystkie możliwe ustroje, od tyranii, przez monarchię, republikę, komunizm, demokrację, aż po anarchię. I wszędzie, w każdym z nich, zwolennicy tych ustrojów twierdzą, że jest właśnie tak po to, żeby ludziom żyło się jak najlepiej, żeby podnieść ich na wyższy poziom. Jak dobrze wiemy, że nawet niektórzy niosą siłą demokrację do innych, prawda? Usuwają dyktatorów po to, żeby tam zanieść demokrację, bo to najlepszy z możliwych ustrojów. W naszych współczesnych czasach to doskonale rozumiemy. A jak im to wychodzi? No cóż, wszyscy wiemy odpowiedź na to pytanie. No ale gdyby ludzie nie mieli takiej możliwości demonstracji tego, co potrafią, no to najprawdopodobniej później, kiedyś w przyszłości, nie umieliby zaufać Bogu, że On będzie najlepszym władcą. No właśnie, a co w tym drugim świecie było i jest symbolicznymi niebiosami? A może najpierw,
co powinno nimi być. Skoro Bóg w pierwszym świecie udzielił aniołom władzę nad człowiekiem, a przy potopie odebrał im tą władzę, to do kogo ta władza powinna należeć? Do Boga. Do Boga, dokładnie tak, oczywiście. Ale czy to właśnie obserwujemy? No chyba nie za bardzo. Pan Jezus się wypowiedział w tej sprawie w Ewangelii Jana, rozdziale 14, w wersecie 30. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 30. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie Książę Świata tego, a we mnie nic nie ma. Tym księciem, tym władcą obecnego porządku rzeczy jest szatan. I jest tak oczywiście wcale nie dlatego, że dostał taką władzę od Boga, no bo przecież chyba sobie nawet nie wyobrażamy, że Bóg mógłby dać władzę swojemu przeciwnikowi. Szatan ją sobie przywłaszczył. On był uzurpatorem. A pozostała część tego kierowanego przez niego nieba, no to upadli aniołowie oraz różne religijne systemy przez niego kierowane. Zarówno papieństwo, jak i rozmaite protestanckie denominacje, a w szczególności Federacja Kościołów Protestanckich. Jak widzimy na naszym wykresie, ten drugi świat jest złożony z trzech głównych części składowych. Wieku patriarchów, wieku żydowskiego i wieku Ewangelii. Przedstawiają one różne fazy boskiego postępowania z człowiekiem. Myślę, że w tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wszystkie łuki pokazane na całym wykresie pokazują zmieniający się sposób postępowania Boga z człowiekiem. I właśnie dlatego, pomimo że można wskazywać na różne inne podziały, równoległości i wewnętrznie mniejsze okresy czasu w środku każdego z tych światów oraz wieków na wykresie, to tych łuków jest dokładnie tyle, ile potrzeba, żeby zobrazować boski, zmieniający się sposób postępowania z człowiekiem. Jest to między innymi powód, dla którego pierwszy świat nie ma podziału na mniejsze okresy czasu. Chociaż pewnie mógłby być, na przykład do Noego i od Noego, albo do na przykład do Enocha, prawda? To też takie osoby, które były wskazane. Albo do zabicia Abla. Tam też różne rzeczy się podziały. Ponieważ Bóg nie zmieniał swojego postępowania w stosunku do człowieka w przeciągu całego tego okresu czasu. Dobrze. Jak braterstwo widzą na naszym wykresie, na początku wieku patriarchów znajduje się piramidka opisana małą literką C. I jest to pełna piramidka. No właśnie. Czemu ta piramidka C jest pełna i piramidka A też jest pełna, a piramidka B nie ma czubka? A tak w ogóle to czemu są tu jakieś piramidki? Skoro powiedzieliśmy sobie, że piramidka A przedstawia Adama przed upadkiem, to czy nie bardziej odpowiedni byłby na przykład ludzik? Żeby pokazać, że to jest człowiek? Otóż nie, ponieważ biblijnym sposobem zobrazowania tego są właśnie piramidy. Ktoś mógłby powiedzieć, jak to? Czytałem Biblię i ani słowem nie słyszałem o żadnej piramidzie. Zobaczmy więc, że rzeczywiście tak jest. My o tym rozmawialiśmy ostatnio w niedzielę na naszym badaniu, ale myślę, że powtórzenie nie zaszkodzi. Najpierw w tym celu udajmy się do Dziejów Apostolskich, rozdziału 4, wersetów od 10 do 11. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, wersety 10 i 11. To wiedzcie zarówno wy, jak i cały lud izraelski, że on stoi przed nami zdrowy dzięki imieniu Jezusa Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali, a Bóg wskrzesił z martwych. To on właśnie stał się kamieniem węgielnym odrzuconym przez budowniczych. Jak widzimy, wersety te mówią, że Jezus jest kamieniem węgielnym, głową węgielną. I nie chodzi o taki węgiel do spalenia, tylko o taki kamień węgielny w pewnej budowie. I teraz 1 Piotra, 2 rozdział, wersety od 3 do 8. 1 Piotra, rozdział 2, wersety od 3 do 8, a my tylko od 4 do 6 sobie przeczytamy. Do którego przystępując, do kamienia żywego,
acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przetoż mówi Pismo, oto kładę na Syonie kamień narożny, węgielny, wybrany, kosztowny. A kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Jak widzimy, wierzący mogą do niego przystępować i budować się w dom duchowny, w duchową świątynię. Ten kamień narożny, węgielny, wybrany, kosztowny pokazuje nam, co to jest za budowla, która jest nazywana w naszym wersecie domem. Obecnie kamienie węgielne mają znaczenie raczej tylko takie symboliczne, ale kiedyś były bardzo ważne, ponieważ zwykle określano tak pierwszy skład kamieni, pierwszy zestaw kamieni, który układano na budowie jakiejś budowli, po to, żeby stanowiły punkty odniesienia dla całej budowli, żeby utrzymać odpowiednie kąty i tak dalej. Dlatego nazywano je też kamieniami narożnymi. Jak widać tutaj na obrazku, zwykle było ich kilka. Emilko, zobacz sobie, jak wyglądają kamienie węgielne w czasach współczesnych. One gdzieś są na rogu, czasem nawet metr nad ziemią, żeby pokazać że tutaj coś jest, że to jest taki najważniejszy, symboliczny ten kamień, ale kiedyś to był pierwszy zestaw kamieni, jakie były układane, żeby były referencje, takimi punktami odniesienia dla wszystkich innych. I to, co jest teraz ważne, jedyną budowlą, w której jest tylko jeden taki kamień referencyjny, do którego wszystkie inne muszą pasować, jest właśnie piramida. Wszystkie kamienie tworzące piramidę mają bardzo specjalne wymiary. Są one całkowicie dostosowane do wymiarów tego znajdującego się na samym szczycie kamienia węgielnego, który sam w sobie jest miniaturą całej piramidy. I generalnie rzecz biorąc, aby budowla, dom duchowy utrzymała swoje wymiary, to musi być najpierw wybrany ten kamień węgielny, głowa węgielna, Jezus, która pozwoli odpowiednio ociosać i wyszlifować odpowiednie kąty i wymiary wszystkim innym żywym kamieniom, czyli członkom Kościoła Królewskiego Kapłaństwa. No i nawiasem mówiąc, jest jeszcze jeden powód, dla którego są tu użyte symbole piramidy. W układzie przejść Wielkiej Piramidy jest również odwzorowany boski plan wieku, ale jest to temat na zupełnie inny wykład. Wracając jednak do naszej myśli, zobaczmy jeszcze raz do kompletu, do pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11, a wersetu 3, aby zobaczyć, że przez piramidkę może być zobrazowanych wielu ludzi, ale także i jednostki, jak na przykład Adam. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11, werset 3. A chcę, abyście wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusową Bóg. I stąd na naszym wykresie mamy ten uniwersalny symbol pasujący zarówno do jednostek, jak i do różnej wielkości grup ludzi. Zauważmy, piramidka A przedstawiająca Adama przed upadkiem ma czubek, ma ten kamień węgielny, ponieważ przed swoim upadkiem uznawał on Boga jako swoją głowę, czyli tego, którego wola ma się pełnić. Piramidka B natomiast nie ma tego czubka, ponieważ ludzie po upadku odrzucili Boga jako swoją głowę. Dobrze, rozumiejąc teraz już kwestię tych symboli, możemy teraz wrócić do piramidki C i do wieku patriarchów. Ten wiek nazywamy tak dlatego, że boska łaska i zainteresowanie ograniczało się w tym okresie czasu tylko do nielicznych osób, wśród których byli właśnie patriarchowie Noe, Abraham, Izaak, Jakub czy matriarchini Rebeka. Słowo patriarcha z greckiego oznacza praojca, protoplastę, czyli przodka narodu albo rodziny, będącego głową czy też władcą tej rodziny. I w trakcie tego wieku Bóg w zwięzły sposób objawił swój plan zbawienia. Czyli, tak jak mówi nasz tekst spod wykresu, plan przyprowadzenia wielu synów do chwały. W kolejnych wiekach go uszczegóławiał i coraz bardziej wyjaśniał,
ale to objawienie zaczęło się od tego, co mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej, rozdziale 12, a w wersetach od 2 do 3. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 12, wersety 2 i 3, gdzie Bóg powiedział Abrahamowi następująco. A uczynię cię w naród wielki i będę ci błogosławił i uwielbił imię twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinające cię przeklinać będę. I będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. I Bóg zresztą na tym nie skończył. Pierwszy Mojżeszowy, ale rozdział 22, w wersetach od 16 do 18, złożył Abrahamowi wspaniałą obietnicę. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, wersety od 16 do 18. Przez siebie samego przysiągłem, mówi Pan, ponieważeś to uczynił, a nie sfolgowałeś synowi Twemu, jedynemu Twemu. Błogosławiąc, błogosławić Ci będę, a rozmnażając, rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morza. A odziedziczy nasienie Twoje bramy nieprzyjaciół Twoich i błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. Jako gwiazdy niebieskie i jako piasek na brzegu morskim. I tylko w krótkości powiemy sobie co nieco na temat symboliki nieba i ziemi. Skoro niebo jest miejscem mieszkania istot duchowych, władz religijnych, a ziemia przedstawia zorganizowane społeczeństwo ludzkie, to nasienie jako gwiazdy niebieskie reprezentuje tych, którzy otrzymają naturę duchową, taką jaką mają istoty duchowe, które mieszkają w niebie. Natomiast nasienie jako piasek na brzegu morskim przedstawia tych, którzy będą mieli naturę ludzką. A kiedy oni otrzymają natury na odpowiednim poziomie? Kiedy wypełni się odpowiednia część Bożego planu, czyli kiedy zmartwychwstaną. Zwróćmy teraz naszą uwagę na piramidkę C. Zauważmy, że jest to pełna piramidka znajdująca się na linii N, która przedstawia ludzką doskonałość, albo też, inaczej mówiąc, doskonałą zgodność ludzi ze sprawiedliwością. I jak braterstwo na pewno się domyślają, ta piramidka przedstawia właśnie tych patriarchów ze szczególnym uwzględnieniem Abrahama. No ale przecież powiedzieliśmy sobie, że w Adamie cała ludzkość upadła i znalazła się na poziomie R, prawda? Na poziomie upadku i degradacji. To dlaczego więc piramidka C jest na linii N i to w dodatku jest pełną piramidką posiadającą czubek? Tę sprawę wyjaśnia nam apostoł Paweł w Rzymian rozdziale 4. Rzymian rozdział 4. Bardzo gorąco zachęcam do przeczytania całego rozdziału, ponieważ to dużo wyjaśni z różnych punktów widzenia. Ale my obecnie przeczytamy tylko wersety od 2 do 8. List do Rzymian, rozdział 4, wersety od 2 do 8. Bo jeśli Abraham z uczynku został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynku. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czyli co to znaczy usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie to inaczej uczynienie kogoś sprawiedliwym, nawet jeśli on takim nie jest. Inaczej mówiąc, patrzenie na niego w taki sposób, jakby był on sprawiedliwym, czyli jakby znajdował się na linii N. W co uwierzył Abraham? W to, że Izaak, syn przez którego miał się rozmnożyć wielki naród, zmartwychwstanie. A czemu miałby zmartwychwstać?
z uwagi na ofiarę Jezusa. A czy Abraham widział cokolwiek o Jezusie? No absolutnie nie. A jednak uwierzył Bogu, że skoro powiedział, że w nasieniu Jego będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, to tak właśnie będzie. I pozostawił Bogu martwienie się o to, w jaki sposób się to dokona. Dlatego on przyjął Boga za swoją głowę, nie wykonywał więc własnej woli, ale Jego. I dlatego ta piramidka jest pełna, ma czubek i znajduje się na linii N. W związku z tym zauważmy także, że linia N oznacza więc poziom ludzkiej doskonałości, czy też doskonałej zgodności człowieka ze sprawiedliwością lub uznanie go za takiego przez przypisanie mu sprawiedliwości Jezusa. I aby dokończyć temat tego wieku, powiem jeszcze, tylko chociaż z uwagi na brak czasu bez udowodniania na podstawie chronologii, że wiek patriarchów miał długość 659 lat. 659 lat. Następnie na naszym wykresie mamy wiek żydowski. W tym łuku jest napisane od śmierci Jakuba do końca 70 tygodni. Tak jak sobie powiedzieliśmy, łuki na tym wykresie przedstawiają różne etapy boskiego postępowania z ludźmi. Wiek żydowski jest częścią drugiego świata, więc symbolicznymi niebiosami dalej są szatan i upadli aniołowie, a symboliczną ziemią w dalszym ciągu zorganizowane społeczeństwo ludzkie, tak jak ono wtedy było zorganizowane. Co się więc zmieniło? Abraham był jednym z nielicznych ludzi, którymi się Bóg wówczas zajmował. I tak jak powiedzieliśmy, z uwagi na jego wielką wiarę wybrał go spośród wszystkich żyjących wówczas ludzi, aby to w jego potomstwie były błogosławione wszystkie narody ziemi. Abraham i Sara mieli syna Izaaka, w którym upatrywali początku wypełniania się tej obietnicy. I Abraham miał też syna Ismaela, który też został rozmnożony w wielki naród. Od niego wywodzą się Arabowie, ale to nie przez tę linię miało przyjść to błogosławieństwo, o czym zresztą jest też wprost napisane. Izaak miał dwoje synów, Ezawa i Jakuba. I chociaż Ezaw był starszy, to nie on, ale Jakub przez wiarę odziedziczył tę obietnicę, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. O tym mówiliśmy sobie przy jednym z poprzednich razów w temacie na temat genealogii Jezusa. Aby to potwierdzić, udajmy się do pierwszej Mojżeszowej, rozdziału 35, a wersetów od 10 do 12. Pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział, wersety 10 do 12. I rzekł do niego Bóg, imię twoje jest Jakub, lecz odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael. Potem rzekł do niego Bóg, Jam jest Bóg Wszechmogący, rozradzaj się i rozmnażaj się, od Ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od Ciebie. A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie dam tę ziemię. Jakub, odtąd nazywany Izraelem, miał 12 synów i córkę, czyli całkiem spore potomstwo. A oni zaczęli się szybko rozmnażać i zostali nazwani 12 pokoleniami Izraela. Dopóki Jakub żył, to Bóg zajmował się głównie nim, jako patriarchą i w nim jego potomstwem. Ale od jego śmierci Bóg zmienił swój sposób postępowania. Odtąd szczególnie zajmował się jego wszystkimi potomkami jako całością, narodem izraelskim, czyli Żydami. I właśnie dlatego ten okres czasu jest nazywany wiekiem żydowskim. Na potwierdzenie tych myśli przeczytajmy 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 14, werset 2. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 14, werset 2. Bo jesteście ludem poświęconym swemu Bogu Jahwe. Jahwe wybrał sobie was, byście byli ludem należącym wyłącznie do Niego ze wszystkich narodów, jakie tylko są na świecie. Oraz proroctwo Amosa, rozdział 3, werset 2. Proroctwo Amosa, rozdział 3, werset 2. Was tylko wybrałem spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego odpowiecie za wszystkie wasze uczynki. Mało przyjemne, ale jednak was wybrałem spośród wszystkich pokoleń ziemi.
w jaki sposób owo wybranie się objawiło? Po wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej otrzymali oni zakon, czyli prawo Boże, którego przestrzeganie miało dla nich oznaczać otrzymywanie najróżniejszych ziemskich błogosławieństw, czyli zdrowia, bogactwa i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeśli ktoś by go doskonale przestrzegał, to także życia wiecznego na ziemi. Było im obiecane życie wieczne na ziemi, jeżeli wypełnił prawo. Mówi o tym wiele wersetów, a ja wybrałem tylko jeden z wielu. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, werset 26. Druga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 26. Mówiąc, jeśli będziesz słuchał głosu Jahwe, twojego Boga, i będziesz czynił to, co miłe w Jego oczach, jeśli będziesz wypełniał wszystkie Jego przykazania i nakazy, nie będę na ciebie zsyłał żadnych plag podobnych do tych, którymi dotknąłem Egipt, bo ja jestem Jahwe, który zdrowie przywraca. Jedną z tych plag była śmierć, a w innych widzimy różne choroby i nieszczęścia. Zakon był doskonałym prawem, które podniosło poziom moralny i religijny Żydów ponad poziom ogółu ludzkości, czyli wzniosło ich ponad poziom R. I linia P, zobaczcie tam, między linią N a linią R jest linia P. I ona właśnie obrazuje poziom, na który podniósł Żydów zakon. Piramidka D to ogół ludzkości, którego nie objął wpływ zakonu, a piramidka E to Żydzi objęci tym wpływem. Przeczytajmy sobie na potwierdzenie tej myśli o wyniesieniu ich ponad wszystkie inne narody poprzez wpływ zakonu 5 Mojżeszową, rozdział 4, werset 8. 5 Mojżeszowa, rozdział 4, werset 8. Albo któryż naród tak wielki, który by miał ustawę i sądy tak sprawiedliwe, jako wszystek ten zakon, który ja przedkładam wam dziś? Czemu jednak, skoro zakon był doskonały, no to nie podniósł Żydów na linię N do doskonałości, sprawiedliwości, usprawiedliwienia? Dlatego, że Żydzi jako całość nie byli w stanie wykonać nakazów zakonu, ponieważ odzwierciedlał on doskonałą sprawiedliwość i upadły człowiek nie był w stanie go wykonać, nawet dokładnie znając wymogi Boga, mając religijne wychowanie i będąc nagradzanym za swoje dobre uczynki i karanym za swoje złe uczynki. Jego wykonanie oznaczałoby też, uwaga, to jest ważne, oznaczałoby też to, że człowiek był w stanie sam podnieść się do doskonałości. Z historii wiemy, że nikt tego nie dokonał, a Żydzi wielokrotnie zostawiali Boga i szli za innymi bożkami. I właśnie dlatego też ta piramidka E nie ma czubka. No więc po co był ten zakon, skoro ludzie i tak nie mogli go wypełnić? Odpowiada na to pytanie list do Rzymian, rozdział 3, a werset 20. Czy widać, co pokazuje w ogóle? Dobra. Tyle. Zablokuję mikrofon w tym miejscu. O, i będzie dobrze. Rzymian, rozdział 3, werset 20. Odpowiada na pytanie, po co był ten zakon, skoro ludzie nie mogli go wypełnić. Rzymian, rozdział 3, werset 20. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Nie będzie usprawiedliwione żadne ciało, czyli nie będzie wzniesione na poziom N. Przed oblicznością jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Przez zakon jest poznanie grzechu. Dzięki zakonowi ludzie otrzymali wyraźne wytyczne, czym jest grzech i czego Bóg sobie życzy. Nie mogli odtąd już mówić, a my nie wiedzieliśmy. Co więcej, mogli sprawdzić sami siebie i przekonać się samemu, że są niedoskonali, że nie mogą spełnić wymogów doskonałego prawa i co za tym idzie, żyć wiecznie. No dobrze, ale co z Bożymi obietnicami? Co z tym obiecanym zmartwychwstaniem i wiecznym błogosławieniem wszystkich rodzajów ziemi? Czyżby zakon jakoś się temu sprzeciwiał? List do Galacjan, rozdział 3, werset 21.
List do Galacjan, rozdział 3, werset 1. Czy wobec tego zakon stoi w sprzeczności z obietnicami Boga? Żadną miarą. Gdyby był dany zakon, który by mógł udzielać życia, wówczas w rzeczywistości usprawiedliwienie miałoby swe źródło w zakonie. Takie są słowa apostoła. Apostoł Paweł dokładnie nam odpowiada na to pytanie i mówi, po co jeszcze był dany zakon. Przeczytajmy dalsze wersety tego rozdziału. Od 22 do chociażby tylko 26. Czyli Galacjan, rozdział 3, wersety 22 do 26. Lecz Pismo stwierdza, że wszystko znalazło się pod panowaniem grzechu. Tak obietnica miała stać się udziałem wiernych przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zanim przyszła wiara, byliśmy zamknięci i pod strażą zakonu. Tak mieliśmy oczekiwać objawienia się wiary. W ten sposób zakon stał się naszym wychowawcą, któremu polecono, by nas zaprowadził do Chrystusa. Wiara miała być źródłem naszego usprawiedliwienia. Kiedy zaś nadeszła wiara, nie jesteśmy już pod opieką wychowawcy, bo przez wiarę jesteście wszyscy synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. W ten sposób doszliśmy do Jezusa. On urodził się jako Żyd, pod wymaganiami prawa zakonu, a jednocześnie mając Boga, mając Ojca, który był Bogiem, który miał prawo do życia i prawa życiowe, dzięki czemu na Jezusie nie ciążył wyrok Adamowy. Był On doskonały, sprawiedliwy i uznający Boga za swoją głowę, jak to właśnie czytaliśmy sobie na początku naszego wykładu. I dlatego jest on zobrazowany na naszym wykresie jako pełna piramidka. Pełna piramidka oznaczona małą literką G, obecna na linii oznaczonej dużą literą N, czyli piramidka G na linii N. Wraz z jego przyjściem na naszym wykresie zaczyna dziać się bardzo wiele. Zobaczcie, tutaj jest żniwo i tutaj kilka piramidek, bardzo dużo na oznaczeń. Ponieważ Pan Bóg kilkukrotnie zmienia swój sposób postępowania z ludzkością. Ale zanim do tego przejdziemy, no to został nam jeszcze jeden fragment opisu łuku wieku żydowskiego. To jest, że będzie on trwał do końca 70 tygodni. O co tu chodzi? Przecież od dania zakonu do Pana Jezusa minęły setki lat, a od śmierci Jezusa jeszcze więcej. Jest to nawiązanie do proroctwa Daniela, rozdziału 9, wersetów od 24 do 27. Proroctwo Daniela, rozdział 9, wersety 24 do 27, którego niestety nie mamy czasu dokładnie omawiać. Przeczytajmy je jednak i wyciągnijmy sobie z niego kilka informacji. 70 tego dni. A poprawnie oczywiście chodzi o tygodni, jak to wynika z dalszych wersetów oraz z innych tłumaczeń. 70 tygodni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa i na zagładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przetoż wiedz, a zrozumień, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza, wodza, będzie tygodni 7, a potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i tej świątnice skazi lud wodza przyszłego, także koniec jego będzie z powodzią i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Wszakże wzmocni przymierze wielą ich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. Co to nam właściwie daje tutaj? Jest takie nagromadzenie symboli, takie pomieszanie z poplątaniem, powiedzmy, mówiąc w cudzysłowie, że to było bardzo zawikłane, ponieważ wskazywało na czas przyjścia Mesjasza i na różne rzeczy. Więc Pan Bóg, żeby zachować swój plan
w całości i nieznanym dla swoich przeciwników, no to powiedział to w sposób bardzo niejasny. Ale czy nam to coś w ogóle daje? Daje nam bardzo dużo, o ile pozwolimy Biblii wyjaśnić chociażby to, o co chodzi z tymi tygodniami. Tydzień to ile dni? Emilko, ile dni to jest? 7. Dokładnie, tydzień to 7 dni. Biblia tłumaczy, jaki okres czasu należy rozumieć przez jeden dzień. W tym przypadku, znaczy tam są różne sposoby, ale w tym przypadku zasada ta jest opisana do tej, która jest opisana w 4 Mojżeszowej, rozdziale 14, a wersecie 34. 4 Mojżeszowa, rozdział 14, werset 34. Ja ci mówię, że jest kilka, ale bardzo łatwo, bo wystarczy te kilka sobie podstawiać i zobaczyć, o którą chodzi w tym przypadku. 4 Mojżeszowa, rozdział 14, werset 34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. To jest, jak mówiłem, są jeszcze inne przeczniki, ale o nich powiemy sobie kiedy indziej, on by tutaj nie pasował. Uzbrojeni więc w tą wiedzę, wróćmy więc do proroctwa Daniela. Łącznie tam jest mowa o 70 tygodniach od odbudowy Jerozolimy. To jest najpierw o 7 tygodniach, potem o 62 tygodniach. Czyli 7 plus 62 to jest 69. I w 70 tygodniu zabity ma być Mesjasz. 70 tygodni lat to ile lat? 70 razy 7? 490. Kiedy konkretnie miał zostać zabity werset? Kiedy konkretnie miał zostać zabity Mesjasz? Werset 27 mówi, że w połowie ostatniego tygodnia miał nastąpić koniec ofierze palonej i ofierze średniej. Co to znaczy? To znaczy, że miały one przestać już dłużej być potrzebne. Zakon miał zostać wypełniony. Jezus mówi, odnosząc się do tego, w Ewangelii Mateusza, rozdziale 5, a wersecie 17 następująco. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Kiedy to było? W połowie 70 tygodnia. Śmierć Jezusa wiosną 33 roku naszej ery i wypełnienie zakonu jest na naszym wykresie pokazane przez krzyż. Zobaczcie, linia P kończy się tam, gdzie krzyż. Ta linia, na której jest pokazany ten poziom narodu żydowskiego. Jezus podlegał pod zakon, więc ten krzyż jest pokazany na tej linii P. Ale jednocześnie był też doskonałym człowiekiem. Dlatego jest on powtórzony na tej linii N. Nad tym krzyżem wyrasta łuk odnoszący się już do wieku Ewangelii. Dlaczego? Bo od śmierci Jezusa Bóg zmienił swój sposób postępowania z człowiekiem. Już dłużej człowiek nie mógł uzyskać życia wiecznego poprzez wypełnianie nakazów zakonu. Od teraz mógł to osiągnąć tylko dzięki wierze w Jezusa. Ale to jeszcze nie koniec informacji, jakie mamy w tym proroctwie Daniela. Jezus miał być zabity w połowie tego ostatniego tygodnia. 7 lat dzielone na pół to ile? 3,5 roku. Ile lat trwa misja Pana Jezusa na ziemi? Dokładnie tak. Od jego chrztu w Jordanie do śmierci upłynęło dokładnie 3,5 roku. Proroctwo Daniela dokładnie się wypełniło. Ten pierwszy łuk należący do wieku Ewangelii obrazuje właśnie moment chrztu Jezusa od jesieni 29 roku naszej ery. Od tego czasu bowiem nasz Pan jako dojrzały, zgodnie z wymogami zakonu, 30-letni mężczyzna zaczął mieć prawo do publicznego nauczania i rozpoczął swoją misję, przez co Żydom zaczęła być głoszona Ewangelia, czyli radosna nowina. Oczywiście zaraz można by powiedzieć, że a czemu nie od narodzenia Jezusa? Przecież Ewangelia, ta dobra nowina, była już zwiastowana pasterzom w noc narodzenia Jezusa, prawda? Ewangelia Łukasza, rozdział 2, wersety od 8 do 11 mówią tak. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wersety 8 do 11.
W tej samej krainie byli też pasterze przybywający pod gołym niebem i strzegący nocą swych trzód. Nagle stanął przy nich anioł Jehowy i chwała Jehowy ich opromieniła, a oni bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto bowiem oznajmiam wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem całego ludu, gdyż w mieście Dawidowym narodził się wam dzisiaj wybawca, którym jest Chrystus Pan. Ale nie ma tego odzwierciedlonego na wykresie, ponieważ boskie postępowanie z człowiekiem jeszcze się w tym momencie nie zmieniło. Dopiero od chrztu Jezusa, gdy zaczął on głosić o innej nadziei na zbawienie i na życie wieczne niż przez wypełnianie prawa zakonu. Jak powiedzieliśmy jednak, było to ograniczone tylko do Żydów. Potwierdźmy to teraz wersetami biblijnymi. Gdy Jezus wysyła swoich apostołów, żeby głosili Ewangelię, to w Ewangelii Mateusza, rozdziale 10, a wersetach 5 i 6 przykazywał im następująco. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wersety 5 i 6. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. I o sobie samym także mówił. To jest 15 rozdział tej samej Ewangelii, Ewangelii Mateusza, a werset 24. Mateusza 15, 24. On odpowiedział: zostałem posłany tylko do tych owiec, które zginęły z domu Izraela. No dobrze. Wróćmy znów do proroctwa Daniela. Powiedzieliśmy o początku 70 tygodnia, to teraz powiedzmy o końcu tego 70 tygodnia. Wtedy od daty śmierci Jezusa, od wiosny 33 roku, odejmowaliśmy 3,5 roku, to teraz dodajmy 3,5 roku. Daje to nam jesień 36 roku, kiedy to nastąpił koniec 70 tygodnia i w konsekwencji koniec wieku żydowskiego. Na naszym wykresie jest to zobrazowane przez zakończenie łuku wieku żydowskiego i początek nowego łuku obejmującego już wiek Ewangelii. Dlaczego taka zmiana nastała? W Ewangelii Mateusza, rozdziale 23, a wersecie 38, zbliżając się do Jerozolimy, gdzie miał zostać ukrzyżowany, nasz Pan Jezus wypowiedział proroctwo. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 38 werset. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Przez ukrzyżowanie go Żydzi okazali, że odrzucili go jako naród. Tylko jednostki go przyjęły, ale jako naród odrzucili go. Oni powiedzieli: krew jego na nas i na dzieci nasze. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, a 25 wersecie. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Dlatego odpadli od boskiej łaski. I dlatego Bóg zmienił swój sposób postępowania. Od tej pory Ewangelia zaczęła być głoszona nie tylko Żydom, ale zaczęła obejmować cały świat, czyli pogan, którzy mieli skorzystać z tych błogosławieństw, które utracili Żydzi, a z których pierwszym był kto? Korneliusz. Wiek żydowski trwał od śmierci Jakuba do końca 70 tygodni, łącznie 1845 lat. Będących czasem łaski dla Izraela. A następnie rozpoczął się wiek Ewangelii, o którym powiemy sobie już w drugiej części wykładu. Na koniec tej pierwszej części przypomnijmy sobie w krótkości, co przedstawiają poszczególne elementy tego wykresu, które do tej pory zdążyliśmy omówić. Trzy największe łuki przedstawiają świat, trzy światy. Trzy największe różnice w boskim postępowaniu w stosunku do ludzkości. W pierwszym świecie świat podlegał rządom aniołów. W drugim uzurpacyjnemu rządowi szatana i upadłych aniołów. A w trzecim będzie podlegał Jezusowi, który jest podległy Bogu. Pierwszy świat trwał przez 1656 lat od stworzenia Adama do potopu. Doskonały Adam jest przedstawiony przez pełną piramidkę A, znajdującą się na poziomie ludzkiej doskonałości, zgodności ze sprawiedliwością, pokazanym przez linię N. Po upadku Adama, jego niedoskonali potomkowie, którzy odpadli od sprawiedliwości, są zobrazowani przez niepełną piramidkę B na linii R, przedstawiającej poziom ludzkiej degradacji. Ta
Tak upadłą ludzkość z powrotem do doskonałości usiłowali doprowadzić z powrotem aniołowie, którzy za podszeptem szatana łączyli się z ludźmi, żeby przekazać powstałemu w ten sposób potomstwu prawo do życia nieobjęte wyrokiem śmierci. Ale Bóg nigdy nie wyraził woli, żeby w taki właśnie sposób ludzkość została zbawiona i nie dał prawa do życia potomstwu ludzi i aniołów, dlatego zniszczył ich w potopie. Od tego czasu Bóg zaczął zajmować się tylko pojedynczymi osobami, patriarchami, przez których wiarę patrzył się na nich jako na usprawiedliwionych, czyli tak jakby sprawiedliwych, na poziomie N, co jest zobrazowane w tej pełnej piramidce oznaczonej małą literką C. W tym czasie w ogólności nad wszystkimi ludźmi uzurpował sobie władzę szatan. Ten wiek trwał przez 659 lat do momentu, gdy umarł Jakub, nazwany przez Boga Izraelem, i jego potomstwo nazwane 12 pokoleniami Izraela zaczęło stanowić naród. Naród żydowski dzięki stanowieniu potomstwa Abrahama znajdował się w stanie łaski u Boga, co trwało przez 1845 lat. W międzyczasie otrzymali oni doskonałe prawo Boże, zakon, dzięki któremu mieli możliwość otrzymania błogosławieństw niedostępnych osobom z innych narodów, w tym nawet życia wiecznego, jeśli by doskonale zachowali ten zakon. To podniosło ich jako naród na wyższy poziom moralny, religijny, a nawet fizyczny ponad inne narody. Bo wiele z tych reguł zakonu mówiło na przykład, co jeść, aby być zdrowym, w jaki sposób zachowywać higienę, w jaki sposób chronić się przed epidemią itd., itd. Jest to pokazane na linii oznaczonej dużą literą P. Sami Żydzi zaś w piramidce oznaczają małą literką E leżącej na tej linii. Dla reszty świata nic specjalnego się nie zmieniło. W dalszym ciągu byli zdegradowani i bez nadziei na życie wieczne, ukazani w piramidce D na linii R. Pod koniec wieku żydowskiego przyszedł od dawna oczekiwany Mesjasz. Doskonały człowiek pokazany w piramidce G na linii N. Jego śmierć pokazana na wykresie przez symbol krzyża przypieczętowała wypełnienie zakonu. Przez całe swoje życie Jezus nie utracił swojego prawa do życia. Tak więc zgodnie ze sprawiedliwością mógłby on zażądać od Boga zmartwychwstania i stworzenia mu doskonałych warunków, takich, jakie było obiecane każdemu, kto wypełni zakon. Ale on się z tego zrzekł na naszą korzyść. Postanowił nas bowiem odkupić. Jego śmierć sprawiła zmianę w boskim sposobie postępowania z ludzkością. Zakon został wypełniony, przestał obowiązywać. Ludzie nie mogli już w ten sposób osiągnąć doskonałości i życia wiecznego, co zresztą udowodnili przez ponad 1000 lat jego obowiązywania. Odtąd życie zaczęło być dostępne przez wiarę w zbawienie, jakiego Jezus dokonał. I Ewangelia, która to zwiastowała, zaczęła być ogłaszana najpierw tylko Żydom. Ale wraz z zakończeniem się 70 tygodni łaski dla Żydów, Bóg nakazał ogłosić ją całemu światu, począwszy od poganina Korneliusza. Odtąd więc, aż do końca wieku Ewangelii, była ona głoszona na świadectwo wszystkim ludziom. Na świadectwo wszystkim ludziom, nie tylko do Żydów. W tym i my mogliśmy ją poznać, za co bardzo Bogu dziękujemy. I tyle na teraz. Pozostałe elementy tego wykresu omówimy sobie na przerwie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dobrze. Zatrzymam.